Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem zgłębimy tajniki awarii i usterek w Porsche 911 996, czyli w tak zwanej jajecznicy albo naleśniku, jak kto woli. Samochód zadebiutował na rynku w 1997 roku, auto zastąpiło 993, które miało silnik chłodzony powietrzem, podobnie zresztą jak poprzednicy, a w 996 pojawił się silnik kładzony cieczą, że jak dla Porsche była to nowość po prostu. No i oczywiście też kontrowersyjne kształty, przede wszystkim przednich reflektorów. Czy komu się podoba, czy nie, moim zdaniem spoko, że wyłamali się z, po prostu z konwencji tych okrągłych reflektorów, które powtarzały się przez wszystkie generacje. Dla mnie, jak uwa uważam, że to jest na plus ale większość osób chyba jakoś nie, nie, niespecjalnie je lubi. W 2002 auto przeszło facelifting, w 2004 nastąpiło zakończenie produkcji, no i premiera 911 997. Tam wrócili już do zwykłych lamp, nie było już naleśnika jajecznicy, no i fani znowu czuli się usatysfakcjonowani, że samochód wygląda tak jak poprzednie generacje. Jeżeli chodzi o silniki, oczywiście tylko silniki benzynowe, diesla nigdy nie było w żadnej 911. Wiadomo, autosportowe to nie KM, i tu niestety w tych silnikach występuje dość sporo problemów. Silniki te mają fabryczne oznaczenie M96.01, 02, 03 i Jeżeli chodzi o wszystkie silniki, to we wszystkich silnikach występuje problem owalizacji cylindrów. I przez co wyciera się powłoka Lokasilu na ściankach tulei. Nie mylić z Nikasilem ani z Alusilem. Dzieje się to w, przy różnym przebiegu. Najczęściej powyżej 100 tysięcy, do 100 tysięcy raczej nie powinno być tego problemu, ale od 100 tysięcy do 250 tysięcy kilometrów ten problem najczęściej występuje. Właściwie powyżej 250 tysięcy to praktycznie no, mało jest takich aut, które przejeżdżają więcej, więc. Jak widzicie w 911, mamy do czynienia z egzemplarzami, które przyjechały, które są jakby przed remontem i po remoncie. Koszt naprawy to powyżej 400 tysięcy zł. Oczywiście tam mogą dojść jeszcze jakieś dodatkowe tysiące, bo zwykle coś tam jeszcze wychodzi. Jakieś zawieszenie silnika, zawieszenie skrzyni. To oczywiście wszystko zależy od tego, co tam siadło. W każdym egzemplarzu będzie to troszeczkę inaczej wyglądać, więc warto te 50 tysięcy budżetu na remont mieć. W teorii, z tego co słyszałem, problem ten nie dotyczy aut wyprodukowanych w 1999 roku z silnikami M96.01 i M96.02. Tak przynajmniej wskazuje tabelka na jednym z brytyjskich filmów, który podlinkuję Wam w opisie. Kolejny problem to wycieki z simmeringu RMS, czyli Simmeringu znajdującego się na łączeniu skrzyni biegów i silnika. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do uszkodzenia łożyska w tym miejscu, no i jeżeli dojdzie do uszkodzenia łożyska, to nawet może dojść też do uszkodzenia skrzywienia wału korbowego. I tu również ten problem nie dotyczy egzemplarzy z 1999 roku. Warto wspomnieć również o usterkach, które dotyczą wszystkich silników, i tu akurat niestety nie ma wyjątków. Jest to m.in. Łożysko IMS, które znajduje się na końcu wałka pośredniego które po prostu nie jest dobrze smarowane, w wyniku czego kulki na bieżni się zacierają, a w skrajnych wypadkach kulki mogą nawet wypaść, wpaść do silnika i zrobić tam spustoszenie. Więc warto po zakupie takie łożysko prewencyjnie nawet wymienić. I były dwie wersje tego łożyska, bo było łożysko pojedyncze, podwójne. Później w kolejnych generacjach 911 zastosowano grubsze łożysko, ale niestety i łożysko podwójne i to grubsze i to pojedyncze wszystkie mają problem z tym, że może dojść po prostu do zatarcia tego łożyska. W skrajnych przypadkach ten luz na łożysku IMS może spowodować nawet skrzywienie wału bądź uderzenie zaworów o cylinder. Także warto to łożysko na pewno wymienić. Z innych problemów oczywiście zdarzają się też zacierające się panewki i tu jest trochę taki dylemat, tak, bo panewki IMS RMS Plus jeszcze dochodzi ten lokasil, więc jak się wymieni jedną rzecz, jest ryzyko, że inna poleci. Więc jeżeli kupiliście auto, które nie jest z 1999 roku, najlepiej zrobić to wszystko. Zapłacicie 40 z hakiem albo 50 tysięcy, ale będziecie mieli spokój, tak? Nikt nie powiedział, że jest tanio, że będzie tanio, ale za to będziecie mieli przynajmniej na jakiś czas spokój. Typowe usterki inne, no to oczywiście korozja klapy bagażnika. Rdza na masce też się zdarza, aczkolwiek te samochody raczej są przyzwoicie zabezpieczone przed korozją, chyba że auto jeździło długo w polskich warunkach, na przykład było kupione w polskim salonie, albo na przykład wiele, wiele lat jeździło w polskie zimy, no to wtedy korozja będzie, będzie się pojawiać. Warto też zwracać uwagę na pokrzywione felgi, no bo wiadomo, samochód ma niskoprofilowane opony, więc jakby skrzywienie felg na polskich drogach jest normą, pomimo tego, że te drogi są już coraz lepsze. Przekłada się to na duże drgania na kierownicy, szczególnie wyczuwalne przy sportowej, dynamicznej jeździe, ale tak jak mówię, to jest bolączka niestety w większości aut sportowych, te skrzywione felgi. Nie są to duże koszty naprawy, więc tym akurat nie musicie się zbytnio martwić. Awarie podnośników szyb. I elementów wyposażenia to akurat po prostu wiek jest powodem tego typu usterek albo zaniedbania użytkowników. To też raczej nie są jakieś tam poważne rzeczy, ale warto przed zakupem sprawdzić, czy wszystkie elementy wyposażenia podnoszenie szyb, klimatyzacja, radio. Wszystko, wszystko, cała elektronika. Sprawdzić warto, czy to działa, dlatego że jeżeli im więcej rzeczy nie będzie działało, to po prostu będziecie mieli coraz wyższe koszty naprawy, żeby doprowadzić to do ładu i znaleźć w ogóle taką część, czy to nową, czy to używaną. Nowa będzie kosztowała krocie, używana, używana może być na przykład zepsuta, bo w różnym stanie są te części używane, no i może być też problem ze znalezieniem takiej części na rynku wtórnym. Jeżeli decydujecie się na kabri, oczywiście warto sprawdzić dach, otworzyć, zdjąć ten dach, zamknąć, sprawdzić czy ten mechanizm działa, no bo naprawa tego to kolejne koszty tak. Warto sprawdzić, czy dach też nie przecieka, podjechać na mainie, bo to też się zdarza. Jeżeli chodzi o skrzynie biegów, to manuale zdarzają się w nich problemy. Z synchronizatorami pierwszego i drugiego biegu. Oczywiście chodzi o to, że w sportowych autach, przy agresywnym ruszaniu, często te synchronizatory i dwójki cierpią, jeżeli poprzedni właściciele ruszali dynamicznie, a raczej to robili. W automacie tego typu problemów nie macie. Automat jest całkiem udaną konstrukcją, ale generalnie z racji na wiek też może wymagać remontu. No jeżeli chodzi o usterki w tym samochodzie, to by było na tyle. Jeżeli macie, jakieś, jeżeli macie jakieś opinie na temat tego modelu, co sądzicie na temat nawet stylistyki czy ogólnie awaryjności, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli mieliście taki samochód, warto też zostawić komentarz i opisać. Jeżeli planujecie albo chcielibyście mieć, no to też zachęcam do udzielenia się w komentarzu. W tym odcinku to by było już na tyle. Ja zachęcam oczywiście do subskrybowania, do łapkowania. No i widzimy się już wkrótce. Cześć.